Państwa, gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro kończy ta Barbie Baby Lunch Trumexa. Fozio.pl. Reklama. Ready? Call all the artists. Hi, I'm Adele. Adele makes me turn my radio up every time I listen to her. Taka reklama jest dziwna, nie? Radio, w internecie, w twoim telefonie. Hello. Imprezka. It's me. Eska. Bardzo delikatnie, ale jakże pięknie zaczniemy za moment. Godzinę 23 w Radiu Eska w imprezce Adele Hello na dobry początek. Avicii z piosenką na lepszy dzień For a Better Day, a także Colin Bednarek i Staff wejdą z euforią. Jan Pirowski, kłaniam się wam. Sprzedaży Playboy, męski punkt widzenia. Męski punkt widzenia, męski to... Pana Boga nie jest ważny, tutaj jest mężczyzna, tutaj jest kobieta, bo Królestwie Bożym nie będą się żenić. A teraz wiecie Państwo, nie będą rodzić dzieci, nie będą wydawać dzieci. To jest oczywiste, co będzie w Królestwie Bożym. Ale Państwo zobaczą, że moherów strasznie, no już do tego plotkarstwa wracamy, tematu plotkarstwa. Strasznie interesuje, czy to mężczyzna, czy to kobieta. Państwo zobaczą, jak na przykład u nas strażnice się ukazują, no to strażnicy nie ma, to po prostu mężczyzna pisał, czy kobieta, nawet ani imienia, ani nazwiska, ale moherów to strasznie drażni, bo tutaj Polska jest przyzwyczajona, że to albo mężczyzna pisał, albo, a jeżeli Bóg pisał Pismo Święte, bo to mamy Pismo Święte Biblii jako Słowo Boże, to czy ty wiesz, czy to jest on, czy to jest ona, Jehowa? Państwo zobaczą, do jakich głupot to wszystko sięga. No, także no niestety Warszawa jest kościelna, Warszawa jest stara, nie ma tu ludzi prawosławnych, nie ma Biblii. Jest straszna ciemnota i zacofanie. I teraz, jeżeli jest ta linia Mysia, linia kościelna, kościoła rzymskokatolickiego, no to Warszawa niech będzie piękna, jak i ci faryzeusze zawsze byli piękni, błyszczący, wymyci, czyściutcy. Ale co oni mają w głowie? I tutaj widzicie Państwo, ja już pokazałam, dałam przykład, że nie mogę tej działuchy słuchać. No tak akcent jej zjeżdża. I te ci. Ja mówię, Boże, zlituj się, nie mogę tego słuchać. Gdzie ona się uczyła tego polskiego? To jest poronione. Także buziaczki, proszę jeść tak. Także więcej muzyki. Także proszę Państwa. Proszę Państwa, żeby coś mądrego powiedzieć, żeby coś ciekawego powiedzieć, bo tak jak oni nie mają jako te kopciuchy nic do powiedzenia od siebie, no to puszczają piosenki. Który jest zbawicielem każdego mężczyzny i każdej kobiety. Patrząc na Ciebie, nasza niepokalana Matko, rozpoznajemy zwycięstwo Bożego miłosierdzia nad grzechem oraz wszystkimi jego konsekwencjami i w ten sposób zapala się w nas na nowo nadzieja lepszego życia wolnego od niewoli, żalów i strachu. Modląc się, papież powiedział, że Maryja wzywa nas, abyśmy się udali w drogę do drzwi, które symbolizują Chrystusa. Maryjo, mówisz wszystkim, przyjdźcie, przybliżcie się pełni zaufania, wejdźcie i przyjmijcie dar miłosierdzia. Nie bójcie się i nie wstydźcie. Ojciec czeka na was z otwartymi ramionami, aby wam przebaczyć i przyjąć do swego domu. Przyjdźcie wszyscy do źródła pokoju i radości. Następnie wszyscy odśpiewali litanię loretańską. Cztery osoby, które nie mają nic sobie co dać, prawda? Żeby się dzielili, no to po prostu są tak zaborczy, są tak chciwi, są tak pazerni, że właśnie dlatego w tych stołówkach dla emerytów, dla rencistów biją się, tłuką się i leją się. To jest szok. To jest jeden wielki dramat, proszę Państwa. Więzionych przez członków stowarzyszenia zajmującego się na co dzień transportem chorych do Lourdes. Papież przywitał się osobiście z każdym chorym, po czym swoim granatowym Fordem Focusem wrócił do Watykanu. W drodze powrotnej Franciszek, jak to ma w zwyczaju, zatrzymał się na chwilę krótkiej modlitwy w Bazylice Matki Bożej Większej. Znajdująca się tam ikona Maryi, Salus Populi Romani,
ocalenie ludu rzymskiego jest szczególnie droga obecnemu papieżowi. Dzisiaj po południu nastąpiło też uroczyste otwarcie bożonarodzeniowego żłóbka na placu Świętego Piotra. Wieczorem odbył się też spektakl Fiat Lux. Niech będzie światło, oświetlmy nasz wspólny dom, podczas którego na frontonie Bazyliki Świętego Piotra były wyświetlone zdjęcia wykonane przez znanych artystów fotografików. Zdjęcia związane były z tematyką natury, miłosierdzia i ludzkości. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Hołd z kwiatów na wzór tego, jaki robi Ojciec Święty w Rzymie, szczególny akt zawierzenia Maryi, modlitwa za papieża Franciszka i otwarcie jasnogórskiej bramy roku jubileuszowego składają się na program uroczystości ku czci niepokalanej na Jasnej Górze. Zapraszam na audycję przygotowaną przez Izabelę Tyra z Radia Jasna Góra. Witam bardzo serdecznie przeora Jasnej Góry, ojca Mariana Waligury. Szczęść Boże ojcze, witamy i pozdrawiamy. Szczęść Boże, również witam wszystkich radiosłuchaczy. W szczególnej łączności ze wzgórzem watykańskim od kilku lat upływa uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze. Ten dzień jest dla nas bardzo piękny i wzruszający, nie tylko dlatego, że Jasna Góra jako sanktuarium maryjne w szczególny sposób świętuje ten dzień niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ale też właśnie ze względu na tą szczególną więź z Ojcem Świętym, którą chcemy przeżywać w jasnogórskim, że tak się wyrażę, hołdzie z kwiatów. Papież kwiaty składa na Placu Hiszpańskim przy figurze niepokalanej. My także to czynimy przy figurze niepokalanej na Placu Jasnogórskim. Mogę powiedzieć, że my tylko naśladujemy Ojca Świętego. Ojciec Święty robi to w południe, my robimy to w godzinach wieczornych. Ojciec Święty obecny jest na Placu Hiszpańskim, modli się z pielgrzymami, mieszkańcami Wiecznego Miasta. My również tu na Jasnej Górze chcemy razem z pielgrzymami i mieszkańcami stolicy duchowej Polski w tym podobnym geście oddać hołd niepokalanej. Ta uroczystość poprzez tą łączność z Rzymem odsłania też wzrok naszego serca na te intencje Kościoła Powszechnego i przede wszystkim na intencje Ojca Świętego Franciszka. Tak, oczywiście, że ten hołd z kwiatów to w naszym odczuciu to nie jest tylko zwykłe naśladownictwo tego, co robi papież, ale faktycznie ta duchowa więź z Ojcem Świętym, duchowa więź z całym Kościołem, który uwielbia niepokalaną właśnie w tej tajemnicy jej oddania się Bogu i tego wybrania, które w niej wciąż kontemplujemy, bo to jest dla nas wciąż niedościgły wzór. To, co Maryja czyni, co Maryja czyniła, idąc za głosem Bożym. Jasna Góra nie tylko poprzez obecność świętego Jana Pawła II, który tutaj pielgrzymował przecież tyle razy, ale dla którego to sanktuarium było od dzieciństwa ważnym miejscem, ale także poprzez obecność potem papieża Benedykta XVI i teraz mamy nadzieję na wizytę, na pielgrzymkę ojca świętego Franciszka. Obecność następców Piotra właśnie tutaj też pokazuje rangę tego sanktuarium i wpisuje to miejsce, Jasną Górę, w cały szereg tych wyjątkowych miejsc zawierzenia Maryi. Mogę tak powiedzieć, że w naszych czasach mamy to wielkie szczęście, że mamy, czy mieliśmy takich papieży, którzy tak bardzo podkreślali swoją maryjność, swoją więź z Matką Najświętszą. Tak jak pani wspomniała, Jan Paweł II, który faktycznie wyrósł na tej maryjnej duchowości i Jasną Górę uważał za jeden z ważnych elementów swojego pielgrzymowania. Przecież tutaj przybywał jako młody student, pielgrzymował. Są nawet wpisy w księgach, podpisy młodego Karola Wojtyły, które świadczą o jego tutaj obecności, ale potem też oczywiście jako i ksiądz, i biskup, potem kardynał, no i jako papież tutaj przybywał, więc był wierny tej swojej maryjnej drodze. Potem oczywiście papież Benedykt XVI i też ten przepiękny gest jego modlitwy razem z nami na Jasnej Górze, litanią loretańską w dniu Matki, bo to był 26 maja, więc to też było dla nas takie bardzo symboliczne. No i obecny Ojciec Święty, który też tak bardzo podkreśla swoją maryjność, nawet i przez to, że przed każdą swoją pielgrzymką, podróżą apostolską odwiedza Matkę Bożą w
Santa Maria Maggiore, zawsze z tym bukietem kwiatów, z modlitwą, więc mamy od kogo uczyć się tej właśnie maryjności i tych hołdów oddawanych Matce Najświętszej właśnie w duchu rzeczywiście tej maryjnej drogi namiestników Chrystusa. Ten uroczysty akt zawierzenia niepokalanej wypowiadany jest przed jej figurą stojącą na placu przed jasnogórskim szczytem. To też wyjątkowe miejsce, zwłaszcza dla nas Polaków. Tak, bo przecież szczyt jasnogórski czy plac modlitwy Błonia Jasnogórskie, one faktycznie są dla nas takim symbolicznym miejscem, bo praktycznie każdy z nas przybywający tutaj na Jasną Górę, a szczególnie wielu z nas w pielgrzymkach pieszych, to miejsce widzi właśnie od tej strony po raz pierwszy. Tu kieruje swój wzrok ku Matce Bożej właśnie przez ten plac modlitwy i też przez figurę niepokalanej, która stoi na placu, jakby tu fizycznie spotyka się z obecnością Maryi, patrząc na niepokalaną, która z tego placu ogarnia jakby całe miasto, ale moglibyśmy powiedzieć całą naszą ojczyznę. Przed tą figurą modlitwa trwa właściwie cały rok, najbardziej intensywnie oczywiście w czasie pierwszego pielgrzymowania. To jest taki też symbol naszej walki, naszych zmagań o niepodległość Polski, prawda? Tak, no tym bardziej, że w tym miejscu próbowano już różne zmiany robić. Tak jak pamiętamy, za czasów zaborów tu stał pomnik cara Aleksandra. Chciano nas złamać również i przez właśnie zamianę tych świętości na takie symbole władzy. Wiemy, że to się nie udało. Zresztą Polacy dawali temu dowód, że faktycznie nie akceptują tego pomnika tu na Placu Jasnogórskim. No ale to jest jakby temat na inną rozmowę. Niemniej jednak wydaje mi się, że właśnie ta figura na placu ma taki szczególny wymiar, że dla pielgrzyma przychodzącego tutaj jest jakby tym pierwszym momentem spotkania z Matką Bożą. I przecież my tutaj żyjący na Jasnej Górze obserwujemy pielgrzymów, widzimy, że wielu z nich jakby swoje pierwsze modlitwy, swój pierwszy pokłon Matce Bożej, swoje pierwsze uklęknięcie na Jasnej Górze właśnie czyni tu przy tej figurze. Wielokrotnie zostawiają kwiaty, zapalają światło, więc faktycznie to miejsce jest omodlone, nie tylko jest przesiąknięte potem pielgrzymów, ale też jakby w ziemię tego placu, tego miejsca wsiąka faktycznie nasza modlitwa. Wiemy, że wiara to tradycja i objawienie, czy objawienie i tradycja. To jest także nawiązanie do tego właśnie zwyczaju naszych ojców, którzy tutaj pod tą figurą się modlili. To jest o tyle ważne dla przypomnienia, że oto rozpoczęliśmy świętowanie 1050. rocznicy Chrztu Polski i ta tradycja wartości chrześcijańskich, obecności Pana Boga w naszym życiu, także społecznym, jest bardzo żywa i powinna być żywa i powinniśmy nawiązywać do tych świętych zwyczajów naszych przodków. Tak, właśnie w obliczu też takich ważnych wydarzeń, jak dla Kościoła w Polsce 1050. rocznica chrztu, nie możemy uciekać przed uświadamianiem sobie wagi tego miejsca i modlitwy na Jasnej Górze, która jest jakby kontynuacją tych historycznych już wydarzeń, tych zawierzeń, które tu były wypowiadane. I faktycznie patrząc na Jasną Górę właśnie jakby z błoń jasnogórskich, od figury niepokalanej, uświadamiamy sobie, że tutaj faktycznie historia Polski się jakby koncentruje. Te przeróżne wydarzenia związane z tym, co działo się, czy dzieje się w naszej ojczyźnie, w przedziwny sposób, dzięki naszym modlitwom, zawierzeniom, przechodzą przez to miejsce. Niejednokrotnie właśnie przez ten plac modlitwy. Choćby wspomnieć, jeżeli już mówimy o takich wydarzeniach związanych z życiem narodu, wielkie pielgrzymki Solidarności tutaj, organizowane pielgrzymki Świata Pracy w latach 80., gdzie nie wolno było gromadzić się, nie wolno było robotnikom wyrażać swojego sprzeciwu wobec terroru władzy, to właśnie tutaj na Jasnej Górze mogli to czynić. Zresztą Jan Paweł II bardzo wyraźnie mówił, że tu na Jasnej Górze zawsze byliśmy wolni. W różnych wydarzeniach i sytuacjach tu mogliśmy przyjść i nadal tak jest, że tutaj możemy przyjść ze wszystkim, co przeżywamy. W tym roku pojawia się jeszcze jeden moment podczas tych uroczystości ku czci niepokalanej Maryi, łączący Wzgórze Jasnogórskie ze Wzgórzem Watykańskim. Tak, no myślimy tutaj o rozpoczęciu Roku Miłosierdzia w całym Kościele. To się oficjalnie nazywa Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, który ogłosił Ojciec Święty. Zresztą za to jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcu Świętemu, bo to się bardzo pięknie łączy też z wydarzeniami
i przyszłego roku, które będą miały w Polsce ze Światowymi Dniami Młodzieży. Ale nie bójmy się też powiedzieć, że to się bardzo pięknie też wiąże z tą 1050. rocznicą Chrztu Polski, gdzie faktycznie ta ziemia w ten symboliczny sposób, który przyjął Amerykę Mieszko I, przyjęła ten dar Bożego Miłosierdzia, jakim jest wszczepienie w tą tajemnicę Trójjedynego Boga poprzez Chrzest Święty. Otwarliśmy się na działanie Boże, na działanie Ducha Świętego. Przyjęliśmy ten dar miłości Pana, który rzeczywiście, jak widzimy teraz po tylu wiekach, faktycznie kształtuje naszą historię i jest tym spoiwem, które nieprzerwanie trwa. W Rzymie drzwi święte, Bazylice Świętego Piotra i nie tylko, a na Jasnej Górze Brama Miłosierdzia. Tak, łączymy to uroczyste przejście przez Bramę Miłosierdzia na Jasnej Górze z wydarzeniem właśnie hołdu z kwiatów. Chcemy podkreślić więź Maryi właśnie z tą tajemnicą Bożego Miłosierdzia, nazywając ją Matką Miłosierdzia. Matką, przez którą doświadczył cały Kościół, doświadcza każdy z nas bliskości Boga Miłosiernego. Ojciec Święty Franciszek podkreśla, że przekroczenie symboliczne tej bramy jest jednym z warunków uzyskania odpustu. Tak, oczywiście, dlatego właśnie ta brama będzie otwarta, żeby można było przez nią przejść, ale też i będzie takim właśnie zaproszeniem do tego, żeby zyskiwać ten odpust, ale też i przy tej okazji, żeby uświadomić sobie, że przejście przez bramę musi wchodzić w nasze życie. Stąd przy tej bramie umieszczone tablice z uczynkami miłosierdzia co do duszy i co do ciała, żeby nam też przypominać o konkretach Bożego Miłosierdzia, które my możemy wprowadzać w nasze życie, przechodząc symbolicznie przez tą bramę. W tym roku miłosierdzia papież zachęca szczególnie do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania i tu chyba najpełniej objawia się ten charyzmat Jasnej Góry, do czego została powołana między innymi przez słowa Jana Pawła II, że to miejsce to konfesjonał. Rzeczywiście sakrament Bożego Miłosierdzia, jakim jest sakrament pokuty, to jeden z elementów, że jeśli tak można w ogóle mówić, że to jest element, ale jedno chyba z wydarzeń ważniejszych dla pielgrzyma, który przybywa tutaj na Jasną Górę i dlatego też kładziemy bardzo mocny nacisk na to, żeby to przeżywanie jubileuszu było też związane z tym oczyszczeniem swojego serca, z doświadczeniem Boga, który miłosiernie przygarnia nas swoimi ramionami. A tutaj na Jasnej Górze cieszymy się z tego, że pielgrzymi szukają tego sakramentu, że chcą go tutaj przeżyć nieraz, jak to doświadczamy jako spowiednicy, może głębiej niż gdzieś tam w swoich parafiach. Szukają właśnie tej bliskości Boga tu w domu Matki, więc to sprawowanie tego sakramentu też w jakiś sposób bardzo mocno i tak, no, trzeba by powiedzieć, bardzo wyraźnie wpisuje się w to przeżywanie roku Bożego Miłosierdzia. Możemy, przyjmując tutaj, czy klękając o kratę konfesjonału, doświadczyć Bożego Miłosierdzia. Dla spowiedników oczywiście też to jest wielkie wyzwanie, żeby być właśnie tymi szafarzami Bożego Miłosierdzia, Bożej dobroci. Do tej miłości miłosiernej, do Jezusa najpełniej prowadzi nas Maryja, obecna w jasnogórskim wizerunku. Myślę, że jest to okazja do tego, żeby zachęcić, by w tym roku miłosierdzia pielgrzymować właśnie tutaj. Może tych, którzy jeszcze tutaj nie byli, albo tych, którzy nie doświadczyli tego miejsca w taki duchowy sposób. Tak, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich radiosłuchaczy, ale też tych, z którymi żyjemy na co dzień, żeby ich zachęcić do pielgrzymowania właśnie na Jasną Górę, by przejść przez bramę Bożego Miłosierdzia tu na tym świętym miejscu, przyjąć łaskę odpustu w roku jubileuszowym, ale no, przede wszystkim, żeby też stać się samemu zwiastunami Bożego Miłosierdzia w swoich środowiskach. Myślę, że modlitwa i to pielgrzymowanie jest zawsze takim momentem, żebyśmy też spojrzeli w siebie i zobaczyli, jak ja jestem tym, czy jestem w ogóle tym, który niesie to Boże Miłosierdzie w środowisku, gdzie żyję, wobec moich najbliższych, z którymi stykam się na co dzień. Przygotowując się też i do tego świętowania roku Bożego Miłosierdzia, myślimy o pielgrzymach z zagranicy, których, jak się domyślamy, będzie bardzo dużo w tym roku w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Przygotowujemy też tą bramę miłosierdzia, żeby była też dla nich znakiem świętowania tego roku i pielgrzymowania do Polski pod znakiem właśnie tajemnicy Miłosierdzia Bożego.
Rozmowę z ojcem Marianem Waligurą, przeorem częstochowskiego klasztoru, przeprowadziła Izabella Tyra z Radia Jasna Góra. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia. Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Dobrych mediów katolickich potrzebujemy tak pilnie. Arcybiskup Henryk Hozer. Starajmy się poznać prawdę poprzez te media. Starajmy się również zasugerować innym, by z tych mediów czerpali informacje, które nie są zniekształcone, i prawdę Bożą o człowieku, która też nie jest sfałszowana. Media, które nam służą, służą Bogu, służą Kościołowi i są naszą wspólną troską. Radio Warszawa 106,2 FM. Dobre słowo na fali. Zapraszamy do wysłuchania audycji powtórkowej Radia Warszawa. Misje Ja nigdy w życiu nie zaznałam, mam 77 lat i nie zaznałam tyle miłości, co tu. Właśnie, no ale staram się pomagać w ten sposób, rozmawiać i spotykam się z młodzieżą, wolontariuszy, którzy też mnie bardzo chętnie słuchają i są zadowoleni, szczęśliwi. No nie mówiąc o siostrach, które bardzo poświęcają dużo czasu i pracy nam. W tym momencie przypomina mi się słowa świętej pamięci naszej siostry Marii Doroty, kiedy pierwszy dyrektor tego miejsca, ksiądz Marek Wasztyl, zapytał: siostro, jak ty się czujesz? I siostra bez chwili namysłu mówi: a jak można się czuć w domu? To jest mój dom. To jest mój dom. Również i dla mnie to miejsce, które sama zresztą bardzo często określam jako miejsce nieustannych powitań i pożegnań, jest nie tylko miejscem mojej posługi, mojej codzienności, ponieważ jako wspólnota Siódmego Misjonarium Miłosierdzia zamieszkujemy również w tym budynku. Także tutaj toczy się również i nasze życie codzienne. Jest miejscem oczywiście naszego uświęcenia poprzez posługę tym najuboższym. Dom kojarzy się z ciepłem, kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa, z zaspokojeniem tych podstawowych w sumie potrzeb ludzi chorych. Nasuwają mi się na myśl te trzy podstawowe prośby i wezwania osób chorych. Pomóż mi, wysłuchaj mnie, nie opuszczaj mnie. Pomóż mi. Chodzi tutaj o zaspokojenie oczywiście w pierwszym rzędzie potrzeb związanych z bólem, z cierpieniem. Pomóż mi. Ten całokształt posługi lekarskiej, pielęgniarskiej, opiekuńczej. Pomóż mi. Zaspokój te moje pierwsze potrzeby. To, z czym do tego miejsca przybywam. Boli mnie. Pomóż mi. Wysłuchaj mnie. Tak dzisiaj wielu ludzi czuje się samotnych, mając nawet najbliższych. Wysłuchaj mnie. Czyli no znajdź właśnie, dla mnie troszkę czasu. Bądź przy mnie. Towarzysz mi poprzez ten trudny czas, który jest przede mną. Bądź i wysłuchaj mnie. Czyli usiądź przy mnie. Bądź w tych chwilach trudnych, bądź w tych chwilach radości, bądź wówczas, kiedy zamilkną moje usta, moje serce będzie wciąż powtarzało te trzy prośby. Pomóż mi, wysłuchaj mnie, nie opuszczaj mnie. Towarzysz mi w tym przejściu modlitwą, obecnością, ciszą. Mirosława. Przygotowywałam się kilka lat do tego, bo mój mąż tu leżał i stwierdziłam, że dla mnie będzie to najlepsze, jak ja trafię tu. Bo w domu nie miałam opieki, a tutaj znalazłam miłość. Siostry z innych zakonów przyjeżdżają z Warszawy i też obdarowują jakieś różańce, obrazki. No ja staram też być otwarta. Otwarta, żeby powiedzieć, co mi dolega, jak ja się czuję. I wtedy znajduję kontakt z nimi. Jesteśmy tutaj bardzo zachwyceni wolontariuszami. Poświęcają nam tyle pracy i takiego serca, dobra, że trudno powiedzieć. Czasami to godzinę tu klęczy przede mną i słucha, bo ja nie zamykam się w sobie, tylko staram się przekazać to, co ja przeżyłam, dobrego. To, co dobrego, bo tyle miłości, co tutaj zaznałam, to nigdzie, ani w domu,
No bo w domu to nie mamy już bliskiej rodziny, a w tej chwili to jest taka sytuacja, że nie mogę być sama tam, prawda? A tutaj mam wszystko. Jestem bardzo zadowolona. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim wolontariuszom i młodzieży, i starszym paniom, które ledwo tu przychodzą schorowane, i siostrom zakonnym, komukolwiek, wszystkim, co mi pomagają. W hospicjum działamy w drużynie. Małgorzata Rowicka, psycholog i koordynator wolontariatu. Trudno jest tutaj powiedzieć, kogo rola jest większa czy mniejsza. Psycholog, wolontariusz, lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, pracownik socjalny, kapelan. Razem tworzymy drużynę, która wychodzi naprzeciw potrzebom pacjenta i myślę, że właśnie to działanie w drużynie sprawia, że wszyscy jesteśmy równie ważni, żeby odpowiedzieć na te potrzeby, jakie chory nam zgłasza, jakie niesie ze sobą. Są takie rzeczy, owszem, które zrobi pielęgniarka, są takie, które zrobi opiekunka, pani salowa, są takie, które zrobi wolontariusz, które zrobi psycholog, ale też to działanie w drużynie polega na tym, że często wykonujemy pracę swoje nawzajem, jak gdyby, tak? Czyli wolontariusz w pewnych sytuacjach może zastąpić pielęgniarkę, czy również psychologa, być może nawet księdza, tak? Jeśli towarzyszy pacjentowi w jakiejś rozmowie na temat wiary. I myślę, że to jest właśnie takie piękne, tak? Że wzajemnie się uzupełniamy na każdej płaszczyźnie. Przy czym ten nasz wolontariat to jest nie tylko wolontariat medyczny. Dlatego, że mamy takich wolontariuszy, którzy wyrazili kiedyś tam chęć tego, żeby być rzeczywiście w hospicjum wolontariuszem, ale niekoniecznie przy łóżku pacjenta, tak? Bo nie. Więc pomagają na wiele innych sposobów, na przykład przy organizacji jakichś imprez uroczystości okolicznościowych, czy przy organizacji spotkań dla rodzin osieroconych, bo takie mamy co miesiąc. Mamy też wolontariuszy, którzy na przykład prowadzą stronę internetową albo pomagają nam przy wspieraniu rodzin osieroconych. Na przykład udzielają korepetycji bezpłatnie dla dzieci. Więc ten wolontariat ma wiele twarzy i niekoniecznie wolontariat w hospicjum to wolontariat przy łóżku pacjenta. Owszem, my mamy takie kryteria trochę związane z wiekiem wolontariuszy. W tej chwili jako wolontariuszy tak zwanych medycznych przyjmujemy młodzież gimnazjalną za zgodą rodziców oczywiście. Rodzice muszą do nas wystąpić z takim zaświadczeniem, że wyrażają zgodę na to. Natomiast młodsze osoby, szkoła podstawowa, też mogą być wolontariuszami, ale to już jest raczej taki wolontariat akcyjny. Natomiast jeśli chodzi o wolontariat medyczny, no to rzeczywiście zależy nam na tym, żeby to były osoby powyżej 14 roku życia. I właściwie to są jedyne kryteria, tak, jakie nas tutaj wstrzymują z przyjęciem kogoś. A poza tym dopiero później na oddziale okazuje się, czy ta osoba dobrze się tu czuje, czy nie. Nie mamy też takiego zwyczaju, żeby kogoś zdyskwalifikować już przy pierwszym spotkaniu i powiedzieć, że ktoś się nie nadaje, dlatego że to dopiero wychodzi na oddziale. Na pewno każdy wolontariusz, który u nas zostaje, to jest taka osoba, która się w tym miejscu zakochała. Jeśli takiej sytuacji nie ma, to ten wolontariusz po prostu odchodzi po bardzo krótkim czasie. Ale jeśli nie odejdzie, jeśli zostaje, to my wiemy, że to jest taki człowiek, który tutaj po prostu lubi być. No ludzie coś lubią żyć, prawda? Znoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi popyk z ukoń. Połowę mniejsza w wyniku błędnego tankowania. Okej, to ja na razie się wyłączę, dam szansę. Tak innym. Blisko jesteśmy już, no ale dobra, główna zagadka, oczywiście ta najbardziej lateralna część padła. Tak, oczywiście, Boeing 767 po prostu nie miał inżyniera i wszystko spadło na głowę biednych pilotów. A piloci nie zawsze umieją liczyć. Halo? Halo? Halo, któż na linii? Zofia z Warszawy. Witamy. Chciałam się zapytać, czy to zagadka tkwi w tym, że różnica jest między galonem a litrem? Prawie dokładnie, tak, między funtem dokładnie. Może powiem tak. Ja zawsze bardzo moją, i do tej pory tak jest, ja zawsze bardzo moją mamę nie robić kochałam, żadnych, żadnej Anglii. Już Państwo zobaczą dziady, już coś koło funta biegają. Poza tym, co już słyszeliśmy, na przykład ten sposób, że jak się przeprowadziliśmy do tego domu, w którym teraz moja mama mieszka,
No dwie prani, północ, to południe, środek lat 80. Trąbimy o pranie. Walka o węgiel, a on kręci. I boazerię. Ja tego nie lubię, ale a kto lubi? Część naczyń i mebli, która została po poprzednim właścicielu, wujku mojej mamy. I pamiętam, jak dziś, jak moja mama sadziła kwiaty w porcelanowych czajnikach. Nikt nie uczył wtedy dekoracji wnętrz, nie było żadnych wydawnictw na ten temat. Raczej powiedziałabym, że i tak wszyscy walczyliśmy z tą, ja to nie, bo byłam za mała, ale z taką siermięgą właśnie. I moja mama w tej siermiędze, pamiętam, jak dziś, jak hodowała te kwiaty, jak nawet nie hodowała, tylko jak wyjmowała te czajniki, po prostu nagle zasadzała w tym kwiaty. I to było wspaniałe dla mnie. Nie radzę sobie z tym, kiedy ktoś na mnie krzyczy, mówi bohater. Krzyczał ktoś kiedyś na ciebie? O Jezu, no tutaj musimy dojść do mojego taty, który po prostu krzykiem... Ja nie wiem, czy to nie jest zasługa mojego dziadka, niestety, który był wojskowym. Mam taką teorię. Nie jesteś odosobniona w tej teorii. Mam taką teorię, ale to jest, ona się rozszerza, bo nie wiem, teraz oburzeni słuchacze będą pisać. Na szczęście jest ta trzecia część z państwa, to już tak spokojnie. Nauczyciele, policjanci i wojskowi. I właśnie o policjantach nie myślałam. Być może po prostu oni są pod hasłem mundurowi, ale ja myślę, że tak nauczyciele, tak? Czy mundurowi i psychologowie jeszcze. Żądają od rzeczywistości, żeby podporządkowało się ich naturze. Powiem tak, ja tego, podobnie jak bohater, ja tego nie analizuję. Ja po prostu stwierdzę pewien fakt, który wynika z moich obserwacji i obserwacji moich znajomych. Także myślę, że krzyczenie się wzięło niestety od dziadka Halbera, który oczywiście jako jak większość dziadków miał ze sobą przeżycia wojenne i to jakieś takie dosyć dosyć hardkorowe. Mój dziadek był austriackim Żydem i musiał uciekać przed wojną, a właściwie nie przed wojną, tylko przed ustawami norymberskimi musiał uciekać. I przez przypadek poznał moją babcię, jak już zaciągnął się do wojska w ogóle, żeby w jakiś sposób przetrwać, do Wojska Polskiego. Drugi dziadek z AK, więc mam czystą kartę, jest tak jak powinien. Ale skąd uciekał dokładnie? Właśnie tutaj jest zafałszowana historia rodziny, moja siostra cioteczna, bo mój tata bardzo długo opowiadał historię o tym, że dziadek był na zesłaniu i wracał z armią generała Berlinga właśnie z zesłania. Czy po to, żeby ukryć tę rodzinną tajemnicę, tak? No tak, a potem się nagle okazało, że moja siostra cioteczna znalazła jakieś papiery i okazuje się, że żadnego zesłania nie było i muszę właśnie z nią na ten temat porozmawiać też być może przy okazji nie tych następnych świąt. Czyli o tym się nie mówiło w domu? Ale ja myślę, że to jest tak trochę, że... O pochodzeniu? Ja się dowiedziałam, to jak miałem 23 lata. I no idą. Właśnie, bo bohater mówi, chciałbym być bogiem. Ale nie ma smutnych. Był dysleksją. Ale jest jeszcze jeden element naszego projektu, który uważamy za niezwykle ważny. Mianowicie mamy nadzieję, że wczesne wykrycie pewnych nieprawidłowości budowy i funkcji mózgu będzie możliwe już u dzieci, zanim pójdą do szkoły. I ta pomoc będzie też możliwa znacznie wcześniej, zanim popadną w trudności wynikające z dysleksji. Mianowicie chcemy zrobić takie badania do ślicznej grupy dzieci jeszcze właśnie zanim pójdą do szkoły, spróbować je zbadać też w rezonansie magnetycznym i za pomocą tych testów, które przygotowaliśmy dla dzieci, które są zresztą, nawiasem mówiąc, niezwykle atrakcyjne, bo one mają formę takich gier właściwie komputerowych. No właśnie, bo zastanawiam się, czy te dzieci będzie można przebadać na umiejętność czytania. Te dzieci oczywiście nie będzie można przebadać na umiejętność czytania, ale mając już w ręku wyniki tych badań, o których mówię, będziemy mogli dalej obserwować, co z tymi dziećmi dalej się dzieje, kiedy one idą do szkoły i będziemy je badać jednym słowem w kilku fazach ich rozwoju. Jak długo to będzie? Trwało mniej więcej 3 lata. Przed pójściem do szkoły i potem w dwóch fazach, kiedy pójdą do szkoły i potem po jakimś czasie. Chodzi o to, żeby móc rzeczywiście dowieść, że te deficyty, które stwierdzimy u tych samych młodszych dzieci, które będziemy później badać, prowadzą rzeczywiście do trudności typu dyslektycznego. To jest niezwykle ważny argument w całej tej koncepcji. Jak duża grupa dzieciaków będzie uczestniczyć, albo już uczestniczy, a może jeszcze więcej ich trzeba, bo rozumiem, że to są w pierwszej kolejności te dzieci, które jeszcze nie idą do szkoły.
Będziemy te badania prowadzić w kilku oddzielnych etapach, bo najpierw musimy rzeczywiście przeprowadzić badania w dzieciach, u których już... Już wkrótce raj przywróci Bóg, utworzy go dla swoich sług. Sam Chrystus Pan obiecał, że wykona to, co Ojciec chce. Zamierzył Bóg, by zmarłych wskrzesić, uczyni to wnet Jego Syn. Wszak Chrystus dał tę obietnicę, że w raju też będziemy z Nim. Już wkrótce raj przywróci Bóg, utworzy go dla swoich sług. Sam Chrystus Pan obiecał, że wykona to, co Ojciec chce. Nastanie czas radości wielkiej, gdy zmarłym znów da życie Bóg. On ludzi sam pouczać będzie, jak w zgodzie żyć, strzec Jego dróg. Już wkrótce raj przywróci Bóg, utworzy go dla swoich sług. Sam Chrystus Pan obiecał, że wykona to, co Ojciec chce. Na ziemi raj nasz Pan obiecał, On jako Król ma rządzić tu. Dziękujmy więc Jehowie Bogu, radosną pieśń śpiewajmy Mu. Już wkrótce raj przywróci Bóg, utworzy go dla swoich sług. Sam Chrystus Pan obiecał, że wykona to, co Ojciec chce. Numer 5. Niechaj całe stworzenie wysławia Jehowę. Wysławiajcie wciąż Jehowę, sławcie Jego wielką moc. Święci Boży, aniołowie, wielbią Stwórcę dzień i noc. Wielkość Boga wysławiajcie, księżyc niebios wielki krąg. On wieczyste, mądre prawa nadał dziełom swoich rąk. Drugie owce tu na ziemi pragną też Jehowę czcić, wiernie służyć Stwórcy swemu na dziedzińcach Jego żyć. Do świątyni Bożej zmierza wielka rzesza z wszystkich stron. Jak wspaniały jest Jehowa, wszelkiej czci jest godzien.
dajcie wiecznotrwałą, dobrą nowinę. Sabatu dzień zaświeci.
8. Lojalne przestrzeganie porządku teokratycznego. Wciąż porządek dbać, jedność zachowywać i lojalnie trwać. Szczerze oddani, wierni poddani, dobry jest dla nas Bóg. Ma w swojej pieczy, kocha jak dzieci, swych lojalnych ziemskich słów. Wódz nasz Chrystus Jezus wstąpił już na tron. Dzisiaj swych żołnierzy stale szkoli on. Bądźmy zjednoczeni, mój duchowy wręcz. Stalmy więc szeregi, złączmy ręce swe. Szczerze oddani, wierni poddani, dobry jest dla nas Bóg. Ma w swojej pieczy, kocha jak dzieci, swych lojalnych ziemskich cud. Drogę nam wskazuje pomocników dwóch. To niewolnik wierny i Jehowy duch. Trwajmy niewzruszeni, miał radość Bóg. I lojalnie głośmy mądrość Jego dróg. Szczerze oddani, wierni poddani, dobry jest dla nas Bóg. Ma w swojej pieczy, kocha jak dzieci, swych lojalnych ziemskich. Numer 9. Błogosławieństwo Jehowy wzbogaca. Moc błogosławieństw Jehowa nam śle, jeśli jest jedność wśród nas. Z mądrych rad Jego radujmy, wciąż się serca wszczepiajmy je wraz. Choć prześladowań nie szczędzi nam wróg, stale też pragnie nas wieść. Swoją dobrocią ochrania nas mak, prawy pomaga nam znieść. Gdy w prawych dziełach dziś każdy z nas trwa, prosty wciąż trzyma się dróg. W oczach Jehowy uznanie to święty i wierny nasz Bóg. Słuszmy Jehowie gorliwie ze czcią, Bogi przyniesie to plon. Gdyż Bóg życzliwość ochroni,
bądźcie niezachwiani, niewzruszeni. Dni ostatecznych przybliżył się kres, służba dla Boga zaszczytem dziś jest. Trzeba być mężnym, o wiarę swą dbać i niewzruszenie wciąż trwać. Wciąż nie tak miany masz być i z dala od świata żyć. Trzymać się prawdy słów Boga prawo. Boże pokosy szatański zły świat, strzeż więc umysł przed sidłem złych rad. Kto niezachwianie przy Bogu swym trwa, Jego ochronę też ma. Wciąż niezachwiany masz być i z dala od świata żyć. Trzymać się prawdy słów Boga w prawości czcić. Służyć Jehowie gorliwie dziś chciej, wizję królestwa przed sobą wciąż miej. Być się nadziei, głoś dobrą wieść tę, wnet trudne dni skończą się. Wciąż niezachwiany masz być i z dala od świata żyć. Trzymać się prawdy słów Boga w prawo. Numer 11. Sulamitki ostatek. Płomień Jehowy niezmiernie wciąż.
12. Bóg miłuje dawcę owoczego. Chrześcijańskie oddanie. Bóg wywiódł ich z głębin morza.